Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz takie no, wiadomości są, że Ameryka robi cła zaporowe na stal. Na stal produkowaną w trzech krajach. Chiny, Kanada i Niemcy. No i teraz jest pytanie, jak to jest możliwe, żeby te komunistyczne świnie po tej, w tej Magdalence doprowadziły do tego, że nie ma hut w Polsce, które by eksportowały stal do Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, także zapraszam do subskrypcji. Administracja Bidena w zeszły czwartek zdecydowała, oświadczyła, no, że będą właśnie te cła zaporowe dosyć spore, no bo na Chiny no, to będzie 130%, na Niemcy będzie 8%, na Kanadę będzie 5%. Ciekawe jest to, że komunistyczna administracja Bidena podaje powód na te cła, że w sumie te wszystkie firmy, te stalownie, to są pod wpływami komunistycznej partii Chin i że to wszystko jest kontrolowane przez komitet centralny, że to jest wszystko subsydiowane, że w sumie Chiny robią tak zwany dumping. Dumping, no to znaczy, że rynek jakiś obcy jest zarzucany produktami super tanimi, żeby wykończyć lokalnych producentów. No i to teraz coś takiego to się stało w sumie ze wszystkim. Jak się popatrzy na ceny butów, przetworów, ubrań i tak dalej, niektóre nawet artykuły przemysłowe, czy elektryczne, czy śruby, nie śruby, podkładki, wtyczki, nie wtyczki, to wszystko jest nieprawdopodobnie drogie. Czasami człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe, żeby w Ameryce tego nie można było produkować. No ale wracając do tego, tego cła zaporowego, no na razie te stawki, no to są takie wstępne, no bo to będzie musiało jeszcze, to jest na razie propozycja, a ostateczne decyzje będą podjęte w styczniu. W tym samym czasie te Ministerstwo Handlu oczyściło zarzutów inne kraje, czyli Holandię. No też ciekawe jest, że w Holandii potrafią produkować stal, a w Polsce nie byli w stanie. Oczyścili też Południową Koreę, oczyścili Tajwan, no i Turcję oraz Wielką Brytanię. Także to jest ciekawe, cały ten system światowej ekonomii, jak to wszystko działa. Ministerstwo Handlu no ma taką komisję, która sprawdza, czy to wszystko jest w ramach wolnego rynku, i to było zrobione na podstawie petycji ze związków zawodowych hutników w Ohio, bo oni właśnie powiedzieli, że tam są pewne, nie mogą konkurować z przeciwnikiem przemysłowym. Mówili, że te właśnie te super tanie, za tanie importy, no kiedy jest za tanie? Jest wtedy za tanie, kiedy jest coś sprzedawane ze stratą finansową, z produkcja jest droższa niż to, co się sprzedaje w kraju przeznaczenia. No i właśnie to się, te subsydiowanie, to do tego to wszystko się sprowadza. No i właśnie ci hutnicy i cały ten przemysł stalowy walczy z tym, żeby mogli być konkurencje. No i Ministerstwo Handlu się zainteresowało. Dla odmiany producenci jedzenia, producenci puszek, przypuszczalnie wszyscy znacie te puszki Campbella, w Polsce chyba też je sprzedają, no nie wiem jak to tam można jeść, no ale w każdym razie te cynowana stal
No to jest ważne właśnie, żeby to tam nie rdzewiało i nie tak, nie wszyscy potrafią to robić. Chiny robią połowę stali na całym świecie, do Ameryki tej stali, do puszek, no to oni eksportują 14%, także to nie jest tak dużo. Niemcy i Kanada razem eksportują około 30%, no i pozostałe tam tych 5 krajów, to jest ta reszta tych swoich eksportów. Ameryka produkuje sama ciągle, produkuje około 2/3 tej stali, ale jednak mogliby produkować więcej. Teraz administracja Bidena no podlizuje się robotnikom i chłopom przez ostatnie 20 lat, no to w zasadzie postawili sobie za cel taki popieranie homoseksualistów i kolorowych. No i to im się wszystko udawało, no ale teraz cała Ameryka widzi, że jednak Stany Zjednoczone muszą coś produkować. No i jest takie parcie na to, żeby było coś made in USA. No i ta stal jest częścią tego wszystkiego, żeby robić w Ameryce. No również administracja Bidena, no to ma orzech do zgryzienia, no bo jak podwyższa te cła, no to będą wyższe ceny, powiedzmy, tych samych puszek Campbella. Tak jak wspominałem, znacie te puszki Campbella, chyba prawdopodobnie dlatego, że był Warhola, tego homoseksualisty, który miał narzeczoną transwestytę, on uwielbiał te Campbelle, te niektóre wydruki to się sprzedają za ciężkie pieniądze. No ale producenci mówią, że ceny mogą pójść nawet w górę o 30%. No, także nie wiem, jak oni to kalkulują, jak oni to doszli do wniosku do tego, że żeby tej kanadyjska czy niemiecka stal droższa była o 7%, a sama puszka, no nie, chyba tyle aż zawartości z tej stali w niej nie ma. No bo te wszystkie szparagi, inne zupy pomidorowe chyba powinny kosztować więcej w tej całej puszce niż sama puszka. Także to jest duża sprawa dla Amerykanów, no bo to jednak sporo się tego sprzedaje, no ale sprawa zastanawiająca, dlaczego mówię o tym, to jest właśnie dlatego, że dlaczego nie ma tych hut? Dlaczego te wszystkie kraje jakoś potrafiły utrzymać te huty, a te polskie huty zostały pozamykane? Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na ludzi, którzy was reprezentują. Głosujcie na tych, którzy nie są wściekłymi lewakami. No wszystkie te zieloni komuniści, środowiskowi komuniści, klasyczni komuniści, no oni zawsze tylko chodzi im o to, żeby dopaść do władzy, dopaść do koryta i zniszczyć całe społeczeństwo. Zdrowia dla normalnych.